I siemaneczko, jesteśmy właśnie pod Expo. Tutaj dzisiaj odbywają się targi film, wideo, foto. Właśnie nadchodzi Marysia. Tam gdzieś z tyłu, o, ta kropeczka to Marysia. Zaraz przyjdzie, będzie nam pomagać robić ceramistą relację. Jesteśmy właśnie na targach. Wiktor bawi się na stoisku Canona obiektywem 800 mm i takie jest właśnie, robi zbliżenia. To chyba fajnie jest. Dobra, no to w tym wywiadzie w sumie musisz tylko stać i być smutny. Dlaczego twoje modelki były smutne? Wiesz co, bo to jest też tak, że ważne w fotografii jest jakaś emocjonalność. To na pewno. Powiedzmy, że przekrój tych emocji, jakie mamy tam do czynienia, jest dość ograniczony. A w ogóle chyba smutek zawsze inspirował twórców, czy to literatury, czy zawsze w przypływie smutku jesteśmy bardziej gdzieś tam twórczy i kreatywni. Natomiast nie, oczywiście się tak trochę śmieję, ale rzeczywiście, jeżeli w momencie, kiedy ja mówię swoim modelkom, że mają być smutne, to każda z nich interpretuje to po swojemu, interpretuje to we własny sposób i może te emocje wcale nie muszą być dookreślone, że to rzeczywiście widać, że to jest smutek, ale są, pojawiają się one, tak? Są czytelne w spojrzeniu. Wtedy osoby, które są fotografowane, po prostu zaczynają się za tym zastanawiać, co mogą ze sobą zrobić, jak wywołać pewne emocje, a nie tylko tego, nie tylko na zasadzie, że jeju, on mi robi zdjęcie, więc muszę się patrzeć w obiektyw, tak? I to wystarczy, żeby zdjęcie nabrało jakieś głębi. Damy komuś zadanie do zrobienia, bądź taki czy inny, to ktoś zaczyna po prostu myśleć, dobra, no to w takim razie zrobię coś, a nie myśli o tym, że jest mu robione zdjęcie, tak? Jaki był twój największy fuck up w całej karierze fotograficznej? Jezus, było ich trochę. Znaczy, powiem tak, że nauczyłem się podczas tego, jak już fotografuję, że nie wolno uczyć się fotografii na sesjach komercyjnych. To jest taka zasada, którą ja musiałem przejść. To znaczy, jeśli robimy sesje komercyjne, to powtarzamy po raz setny coś, co już robiliśmy wielokrotnie. I wiemy, jak to robić, umiemy to po prostu, nic nas nie zaskoczy, to jesteśmy w tym perfekcyjni, a nie na zasadzie, że o, mam tutaj sesję, to ja sobie może spróbuję czegoś nowego, bo bym chciał sobie popróbować, nauczyć się czegoś nowego i sesja komercyjna mi do tego posłuży. To jest taka prosta droga, żeby to się nie udało, tak? No i rzeczywiście parę takich wpadek zaliczyłem w przypadku właśnie takiej komercji jakichś poważniejszych. Czyli nowe rzeczy przekraczamy granice, ale na swoim poletku. Tak, na swoich sesjach możemy. To zawsze wtedy jest ta bezpieczna przestrzeń, w której możemy coś zawalić i nikomu jakoś specjalnie przykro nie będzie. Spoko. To chyba dziękujemy za wywiad. Dzięki. Wiktorze. Ja też jestem Wiktor. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. Super. Dzięki. I robiłem zdjęcia obiektywów obiektywem i spotkałem Grondysa. Grondys tam jest. Dzień dobry, panie Patryku, jak się panu podoba? Dzień dobry, jest fantastycznie. Super. Dużo wystawców, dużo fajnego sprzętu. A ty pierwszy raz jesteś, czy już któryś? Już któryś z kolei. No a dzisiaj pierwszy dzień. Jest fajnie, dużo warsztatów. My jesteśmy pierwszy raz, wybieramy się na te warsztaty chyba o 16 z ruchu kamery, bo filmujemy. Fantastycznie. Ja nie filmuję, fotografią się zajmuję i bardziej zwracam na takie rzeczy uwagę, obiektywy, nowe aparaty, filtry i tak dalej, ale sprzętu filmowego też nie brakuje.
Łodzi mamy 35 km. Aha, my z Rąbienia, a wy skąd? Z Podłęczycy, z okolic Łęczycy. A, no spoko. To dzięki. A jak się kanonami kręci? Albo filmuje, albo robi zdjęcia? Jest okej. A jak Nikonami? Szum na szumie, ale na razie muszę. Cześć. Cześć. Nie umiem prowadzić wywiadów, dlatego nie mam przygotowanych pytań. To cię może spytam, czy jak się ma takie coś wielkie założone na aparat, to czy łatwo jest na przykład z dziećmi jakiś kontakt wzrokowy złapać, no bo się chowamy za taką tubą. Czy ja mam swoją metodę na to, jeśli chodzi o fotografię dzieci. Udaję, że jestem UFO. Robię coś takiego. UFO! Od razu uśmiech i potem szybko zdjęcie, pyk. I dłużej utrzymuje zainteresowanie dzieciaków niż nawet bez, bo myślę, jeju, co to jest, nawet dorosłych na imprezach, więc bardzo polecam. A jak amatorzy się biorą za taki ring light, jakieś popularne błędy albo porady, jak zacząć, co jest ważne na początku z takim światłem? Przede wszystkim trzeba troszeczkę doświetlić zdjęcie, tak? Bo trzeba pamiętać, że to nam zabiera trochę światła. Jest to jednak skomplikowana konstrukcja, światło idzie tam, odbija się, więc jeśli używamy TTL-a, to robimy kompensację, dodajemy 1,5 lub oczywiście korzystamy z ustawień manualnych w tym wypadku. Ja używam 50 czy 50 mm, jeśli chodzi o obiektyw. Wtedy umożliwia to nam bliższe podejście, po prostu podejście do obiektu. Nie robimy tego z daleka, bo wtedy to światło nie ma szansy dojścia do... No też wtedy nie ma tego efektu kółeczka fajnego. Tak, tak. Nawet szeroki kąt w związku z tym, tak? 20 mm, 30 mm. Podchodzimy bardzo blisko, trochę jest taki efekt przerysowania, ale fajnie to wychodzi jako efekt ciarstwa. Super, a wy jesteście chyba polską firmą, to od kiedy jesteście na rynku? Chyba od 7 lat, ja jestem fotografem, pracuję w Warszawie, firma jest z Krakowa i w Krakowie też są produkowane też te ringi, tisze i stripy. Właśnie na fotokinie byliśmy w Kolonii, po raz pierwszy pokazaliśmy stripa, bardzo się cieszył dużym powodzeniem i ludzie, którzy znają już Tisza, Ringa, przychodzili i mówili, jej, macie, na to czekaliśmy, znowu coś nowego, więc fajna rzecz. Super. Dzięki wielkie za ten wywiad. Dzięki. I życzymy powodzenia. Dzięki i rozwoju firmy. Do zobaczenia. Cześć. Czy wy jesteście w ogóle firmą z Polski? Tak, jesteśmy firmą z Polski. Sami to produkujemy. Cała produkcja odbywa się w Krakowie. Mamy swój park maszynowy. Nad tym stabilizatorem pracowaliśmy półtorej roku, zanim w ogóle wprowadziliśmy go do sprzedaży. Jest naprawdę bardzo fajnie doprecyzowany. Ma w zasadzie 2,5 kg udźwigu, ma 3 tryby pracy. Pierwszy z nich jest śledzący, że jak daje kamerę do góry, ona idzie do góry, daje na dół, to idzie na dół, w lewo. Jak sobie zmienimy tryb, na przykład, o, może tutaj, żeby lepiej było widać, nacisnę dwa razy ten przycisk, to przechodzimy na tryb zblokowania tej osi, czyli możemy sobie w taki sposób filmować, natomiast na lewo i prawo on nam pracuje. Naciśniemy 3 razy. Zaskoczył? Jeszcze raz. Naciskamy 1, 2, 3. Zaskoczył? Teraz mamy zblokowane wszystkie osie. I na przykład jak zrobimy tak, czy na przykład przejedziemy tak, czy na przykład o tak, to cały czas nam trzyma pion. O. Tutaj mam rączki na ryj, to jest prototyp. Gimbal sobie włączamy tutaj. Gdzie to jest włącznik? Tutaj. I te rączki mają jedną bardzo fajną rzecz, że tymi przyciskami do Sonego, jeżeli są obiektywy z power zoomem lub do Panasonica z obiektywy z power zoomem, możemy sobie sterować zoomem, natomiast pod tym przyciskiem mamy naciskanie REC-a. Czyli naciskamy i nam się nagrywa REC. Najbliższe jakieś ciekawe wydarzenia astronomiczne, które mogą ludzie sobie nagrać lub zobaczyć, co to będzie. Ja w ogóle strzelam, że 22-23 kwietnia, weekend, który będzie za... Dzisiaj będzie 2,5 tygodnia, będzie jednym z najciekawszych weekendów w ogóle tego roku, jeśli chodzi o obserwacje astronomiczne, bo to będzie noc, w czasie której będzie najlepsza widoczność centrum Drogi Mlecznej nisko nad horyzontem i warto o to zawalczyć w miejscach ciemniejszych niż nasze miasta. Tej nocy będzie też maksimum roju Lirydów. To nie jest bardzo obfity rój meteorów, ale największy, jaki możemy
na wiosnę obserwować i warto też w drugiej połowie nocy zwłaszcza spoglądać w stronę nieba, wypatrując spadających gwiazd. Natomiast ci, którzy mają teleskopy albo interesują się fotografią z nieco dłuższą ogniskową, na pewno zwrócą uwagę, że tej nocy też ten weekend w pobliżu galaktyki M31 w konstelacji Andromedy, w tej najjaśniejszej, największej galaktyce, jaką możemy na niebie zobaczyć poza Drogą Mleczną, tuż obok niej będzie przelatywała kometa. I warto wtedy też zobaczyć tę koniunkcję. Mamy istną kumulację, jeśli chodzi o obserwacje astronomiczne. Warto w ten weekend wtedy zadrzeć głowę do góry. Mamy takiego drona Breeze 4K, to jest dron selfie kamera tak naprawdę, latająca kamera, której nic nie trzeba umieć, on się obsługuje na zasadzie poleceń. Poleć tam, zrób mi zdjęcie, zrób komuś, obkrąż. I to jest poręczne, bardzo można zamknąć nóżki, wrócić do plecaka i wziąć na wakacje. Ale myślę, że to też bardziej o drony, w którym można komercyjne zlecenia zrobić, zrealizować jakiś materiał. To będzie bardziej dron z kamerą 4K, na przykład Typhoon. Super. A gdybyśmy chcieli na przykład zamocować lustrzankę na dronie, to jaki entry level model by pani zaproponowała? Tornado H920. To jest dron o prawie metrowej rozpiętości. Jest w stanie, i w sumie cały waży 5 kg. I jest w stanie umieścić na przykład Panasonica GH4 lub alternatywny model kamery CGO4, który jest tak naprawdę tym samym kamerą, tylko jest pozbawiony monitora i tych rzeczy, które są zbędne z powietrza. Czyli taka GH4 specjalnie wylajtowana, żeby na dronie latała, ale z jakością GH4. Okej. Okay. Silniki, które są wykorzystywane w dronach, są wykorzystywane również w deskorolkach elektrycznych i mamy dwa modele super fajnych deskorolek, tak przy okazji. Można się przyjechać, jeśli chcecie. O, super, to spróbujemy, dzięki. Dzięki.